to jest mistrz świata, nie? To jest mój trener i on to po prostu robi, nie? Ale gdybyś obstawiał, czy to będzie KO, czy po prostu na sam koniec... Myślę, że to będzie KO. Myślę, że to będzie KO, bo Tomek jest głodny. Głodny jest walki. Nie wiem. Trochę pobawi z Lidianem. Myślę, że trochę się pobawi, wyczuje go i potem będzie pierdolnięcie. To mi rozjeżdżam i aktu nie podpiszę. Siadła mu jedna bomba i przestałem widzieć. No ale to są gołe pięści, nie? To co no? Nie ma co przepraszać. Torek zapierdza nam już na treningi. Ale masz twój fanów naprawdę najwięcej tutaj. Iza, wiemy jak jest. Po prostu jakby nie ta operacja, bo tam nie chce pierdolić. Ze sportowego punktu widzenia. Nowa dyscyplina. Całkiem inne przygotowanie. Zawał, żyganie, chuj wie co. Jestem pełny szacunku dla wojowników tutaj. Każdemu mówię, że jest mi niezmiernie miło w tak zacnym gronie w ogóle przebywać. A to, co tutaj dzisiaj się wydarzyło, no kurwa, to jest motory, gołe łapy, tak? To one działają jak młotki. Raz albo raz. Wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że właściciele dają mi jeszcze jedną szansę. Mam nadzieję, że nie skończysz. Nie, ja tu po prostu... To jest dopiero początek. Tak, mam nadzieję, że otwarliście mi taką furtkę, na której będę mógł jeszcze zaprezentować swoją umiejętność. Dziękuję bardzo. Niech ochłonie oglądnie walkę i zdiagnozuje, czy decyzja była słuszna, czy nie o za wcześnym przerwaniu walki. Nerwy nie są tu potrzebne, siła w spokoju, pozdrawiam. No, co możemy powiedzieć, walki bardzo dobre, bardzo nam się podoba, dynamicznie to wszystko leci. Raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale takie jest właśnie motory i takie są sporty walki. Nie ma co płakać, trzeba robić swoje, trenować dalej. To są właśnie Kamil! To idziemy.
co, to nawet nie wymaga komentarza. Jest wynik, wygraliśmy walkę, Kamil wygrał. Tu nie trzeba dodawać nic więcej. Tak naprawdę. Mamy wynik, to jest najważniejsze. A to, że jest jakaś otoczka obok tego, to chyba lubimy konwersję, nie? Już po motorze 7 jestem totalnie zmęczona. Powiem szczerze, dzisiaj były tak skrajne emocje, że jakbym miała robić takie podsumowanie, to bym potrzebowała drugiego odcinka. Zapraszam do oglądania całej gali na tv.motore.com i zostawcie łapkę w górę. Kurwa, no, ja bym się zagrzały, no. Czuję.